Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy jubileusz 85-lecia zasady pomocniczości. Jej definicję w 1931 roku sformułował po raz pierwszy w historii katolickiego nauczania społecznego Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno. W encyklice tej papież określił subsydiarność jako zasadę organizacji życia społecznego. Istota zasady pomocniczości sprowadza się do twierdzenia, że struktura społeczna wyższego rzędu nie powinna zastępować zadań, które może wykonać struktura społeczna niższego rzędu. Krótko, zasadę pomocniczości można streścić w zdaniu: tyle państwa, ile to konieczne, tyle społeczeństwa, ile to możliwe. Wychodząc naprzeciw społecznej aktywności i wielu inicjatywom społecznym, stworzyliśmy w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jako przewodniczący tego zespołu przyjmuję chęć włączenia się Pomorzan w poszukiwanie nowych impulsów dla polityki państwa i samorządu. Z prawdziwą przyjemnością objąłem Państwa konferencję honorowym patronatem. Życzę Państwu owocnych obrad. Mam nadzieję, że rekomendacje płynące z Państwa konferencji staną się ważnym głosem i inspiracją dla prac parlamentarnych i rządowych.